10 sierpnia wspominamy błogosławionego Edwarda Grzymałę, prezbitera i męczennika. Edward Grzymała urodził się 29 września 1906 roku w Kołodziążu. Jesienią 26 roku wstąpił do Włocławskiego Seminarium Duchownego, a 14 czerwca 1931 roku przyjął święcenia kapłańskie. W tym samym roku wyjechał do Rzymu, aby studiować na Wydziale Prawa Kanonicznego. W 1935 roku po ukończeniu studiów wrócił do Polski. Pełnił funkcję wikariusza w parafiach w Lipnie, Koninie i Kaliszu. Współpracował z paulistami przy nowym przekładzie Pisma Świętego. W 1938 roku wrócił do Włocławka. Na początku II wojny światowej na polecenie biskupa przeniósł się do Aleksandrowa Kujawskiego, gdzie zamieszkał u sióstr służebniczek Pleszewskich. Wtedy też biskup Karol Radoński mianował księdza Edwarda wikariuszem generalnym diecezji włocławskiej. 26 sierpnia 1940 roku ksiądz Edward został aresztowany przez gestapo. Przewieziono go do hitlerowskiego obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen, a następnie do obozu Dachau. Udręki obozowe znosił cierpliwie, przyjmując je jako wolę Bożą. Sam, słaby i wyniszczony, pomagał innym i cieszył się, gdy mógł cierpieć dla imienia Jezus. W obozie apostołował, głosząc pełne teologicznej głębi konferencje. Nie chciał się oszczędzać, opadał z sił. 10 sierpnia 1942 roku został przydzielony do transportu tzw. inwalidów i wysłany do komory gazowej razem z innym kapłanem, duszpasterzem młodzieży akademickiej z Warszawy, księdzem Edwardem Detkensem, również błogosławionym. Ksiądz Edward beatyfikowany został przez świętego Jana Pawła II w Warszawie 13 czerwca 1999 roku w grupie 108 polskich męczenników II wojny światowej. Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, obchodzimy dzień zwycięstwa Twojego męczennika błogosławionego Edwarda, któremu dałeś nieugiętą stałość w cierpieniach. Otocz nas swoją opieką i wybaw od zasadzek nieprzyjaciół. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, módl się za nami.